Java Senior, Artur Laskowski. Siemaneczko, dziś nasz Senior Java Developer, to jest ten ziomek, ma tu jakieś książki, zweryfikuje nam, jak w teście dla Senior Java Developera poradzą sobie modele GPT-3,5 i GPT-4. Jak wiadomo, GPT-4 to bardziej zaawansowana wersja tego modelu, dlatego też użyłem analogii, że tutaj ma więcej koni mechanicznych i jak to bywało w przypadku Passata TDI. Jeśli ma więcej koni, napis jest na czerwono. Teśnik będzie składał się z 10 pytań, Dwa z tych pytań są otwarte, 8 zamkniętych i oczywiście każdy z modeli dostanie te same pytania po to, żebyśmy zweryfikowali jak poszło tym modelom i ile prawidłowych odpowiedzi uzyskał ChatGPT 3.5, a ile ChatGPT 4. A jeśli Ty chciałbyś sprawdzić swoją wiedzę z zakresu senior Java Developer, to w opisie tego filmiku znajdziesz mój quiz na Udemy, który pozwoli Ci to zweryfikować. Oczywiście tam spory rabacik, będzie on ważny przez pierwsze 10 dni. Tyle wstępu, no to ruszamy z mechanicznego kopyta. Pierwsze pytanie otwarte. Czy po uruchomieniu poniższej aplikacji Spring Bootowej wyświetli się w konsoli napis Hello Dog? Kodzik, który wkleimy poniżej tego pytania, zawiera domyślną klaskę wygenerowaną przez Spring Boot, tutaj nie ma żadnych zmian. No i dodatkowo jedną klaskę, która jest oznaczona annotacją komponent i ma nadpisany domyślny konstruktor, w którym wypisujemy sobie na konsolę Hello Dog. Czyli nigdzie jawnie nie tworzymy tego obiektu ani go nie wstrzykujemy za pomocą żadnego autowire. Czy w takim przypadku taki napis nam się pojawi? Oczywiście taki napis nam się pojawia, ponieważ ten obiekt jest domyślnie singletonem, a podczas inicjalizacji kontekstu Spring nam tworzy wszystkie singletony, czyli wywołuje ten konstruktor i wrzuca takie obiekciki do swojego kontenera, czyli tak naprawdę do jakiejś hash mapy. GPT w wersji 3.5 po lewej, GPT w wersji 4 po prawej. Pytania przygotowane, lecimy. Oczywiście GPT 3.5 odpowiada troszeczkę szybciej, ale przyspieszmy. Oba modele udzieliły poprawnie odpowiedzi, czyli tak. Jednak z tych odpowiedzi troszeczkę wynika, że Spring zachowuje się tak, że dla każdego bina będzie nam wywołał ten konstruktor. A tak będzie się działo tylko dla binów o zakresie singleton. Żeby mieć pewność, że dobrze się rozumiemy, dopytam o to. Dopytuję, czy jeśli dodam anotację scope, to również otrzymam napis hello Dog na konsoli. Zweryfikujmy. Oba modele odpowiedziały prawidłowo, że w przypadku prototype taki obiekt się nam nie utworzy, dopóki jawnie o to nie poprosimy na przykład za pomocą anotacji Autowired. Więc mamy 1-1. Drugie, a zarazem ostatnie pytanie otwarte, ile operacji na bazie danych zostanie wykonanych podczas wywołania poniższej metody, zakładając, że zostanie uruchomiony mechanizm transakcyjności w Springu? Zaznaczę, że bardzo lubię to pytanie, ponieważ jest ono dość podchwytliwe. Do konkretów. Mechanizm transakcyjności wiemy, że nam się odpali, czyli stworzy nam się nowa transakcja. Na repozytorium tutaj wywołamy metodkę find by ID, czyli mamy już jedną operację na bazie danych wykonaną. No i dalej zaczyna się robić coraz ciekawiej. I tu śmieję się, że tak. że Junior developer powie, że jedna operacja na bazie danych, no bo nie ma bank account repository safe, więc nam to się nie zapisze na bazie danych. Mid developer powie, że dwie operacje na bazie danych, ponieważ transakcyjność działa tak, że jeśli zmodyfikowaliśmy sobie jakąś encję, tak czy zmieniliśmy na przykład first name, to tak czy siak poleci update do baski, nie potrzebujemy w kodzie ku jawnie pisać repository.save. Senior Java developer powie tak, że w ramach transakcji w persistent context przechowujemy kopię obiektu pobranego z bazy danych, czyli wychodząc z tej metody, zadziała mechanizm DtCheck, który sprawdzi nam, czy zmienił się ten obiekt i jeśli się zmienił, to poleci a update, a jeśli się nie zmienił, to nie poleci. Czyli jeśli account miało imię Marek i przekazaliśmy tutaj Tomek, no to polecą dwie operacje, bo poleci ten update, ale jeśli mieliśmy imię Marek i przekazaliśmy tutaj Marek, no to nie poleci update, czyli będzie tylko jedna operacja na bazie danych. Oczywiście to porównanie do stanowisk jest tylko humorystyczne, żeby lepiej przedstawić działanie tej metody. Jeszcze mógłby dodać architekta, że mógłby on odpowiedzieć na to pytanie tak samo jak senior, ale by dopytał, czy na pewno bank account powinien mieć w sobie pole first name, a jeśli tak, to czy ten setup powinien być publiczny. Oczywiście mógłbym sprawić, że to pytanie będzie jeszcze bardziej skomplikowane, na przykład jeśli bym usunął ten kawałek kodu, no to mogłoby się to wykonać w ramach istniejącej transakcji, no i w tej transakcji w pacjent kontekście już mógł być obieg o tym ID, czyli siłą rzeczy by nie poleciało zapytanie do bazy danych i mielibyśmy możliwość, że będzie zero operacji na bazie danych. Ale tutaj już nie komplikujmy tego, bo i tak jest dość skomplikowane, więc zweryfikujmy jak ChatGPT poradzi sobie z takim pytaniem. Lecimy! GPT w wersji 3.5 odpowiedział niepoprawnie, ponieważ odpowiedział, że wykona się tylko jedna operacja na bazie danych, zaś GPT w wersji 4 odpowiedział poprawnie. Powiedział, że jedna operacja odczytu selek podczas wyszukiwania konta bankowego i jedna operacja zapisu update podczas zatwierdzenia transakcji, aby zaktualizować imię i to kluczowe, o ile kontekst trwałości wykryje, że obieg bank account został zmodyfikowany. Więc tak naprawdę odpowiedział tak, jak sobie powiedzieliśmy humorystycznie, że odpowie senior. Czyli tu przyznajemy punkcik, tu nie przyznajemy, czyli mamy 2-1 dla GPT wersji 4. Przechodzimy do pytań zamkniętych, więc będzie szło sporo szybciej. Jest to trzecie pytanie w kolejności, ale pierwsze pytanie zamknięte. Ja będę szybko czytał te pytanie, zaznaczał poprawną odpowiedź, więc jeśli chcesz odpowiedzieć samemu, to zatrzymaj filmik. Lecimy. Wybierz prawdziwe stwierdzenie dotyczące interfejsu funkcyjnego A nie musi mieć anotacji functional interface, B. Może mieć metodę domyślną. C. Może mieć wiele metod statycznych, D wszystkie odpowiedzi są prawdziwe. Prawidłowa odpowiedź to oczywiście D. Do każdego pytania zamkniętego dodajesz jeszcze informację, podaj tylko prawidłową odpowiedź, po to, żeby się zbytnio nie rozpisywał ChatGPT GPT i dodatkowo, żeby wiedział, że tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Lecimy. Człowiek całe życie się uczy, wpadłem na to, że mogę to przybliżyć. 3 po odpowiedział poprawnie powiedział A, 4 odpowiedział poprawnie, powiedział D. Lecimy dalej. Kolejne pytanko jest związane z kodikiem, ja oczywiście kodik będę wklejał, nie będę wklejał tam obrazków, ale tutaj po prostu, żebyście lepiej widzieli. Pytanie brzmi, jakie będą rezultaty dla poniższych przypadków i od razu zaznaczam tylko prawidłową odpowiedź. Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź A. Dlaczego? Pik jest metodą pośrednią, więc to nam zadziała i tutaj mamy print, nie print 1, więc 1 i dwójka wyświetlają się w tej samej linii, czyli w konsoli wyświetli się 12. W drugim przypadku kodzik nam się nie skompiluje, bo forEach jest operacją terminalną, więc zraca void, nie możemy na tym wywołać collect. No i siłą rzeczy to się nam nie skompiluje, kompilator nawet nam na to nie pozwoli. Pytanka gotowe, lecimy. Podobna sytuacja jak była ostatnio, GPT-3.5 nie poradził sobie z tym pytaniem, odpowiedział B, GPT-4 odpowiedział prawidłowo, odpowiedział A, no i dodatkowo tutaj dał jakieś uzasadnienie, które jest zgodne z tym, co sobie powiedzieliśmy. Więc kolejny punkt dla GPT w wersji czwartej. Pytanie piąte. Które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe w kontekście różnicy pomiędzy ArrayList a LinkedList? Odpowiedź A LinkedList implementuje interfejs DEC, a ArrayList nie. Odpowiedź B. Arraylist działa szybciej niż LinkedList do operacji usuwania elementów ze środka kolekcji. Odpowiedź C. Arraylist działa szybciej niż LinkedList do operacji odczytywania danych. Odpowiedź D. LinkedList korzysta z dwukierunkowej listy połączonej, a Arraylist z dynamicznej tablicy do przechowywania elementów. Oczywiście chodzi o nieprawdziwe stwierdzenie, a takim jest. Odpowiedź B. Linked List to lista dwukierunkowa, co oznacza, że każdy element zawiera referencję do poprzedniego i następnego elementu, więc jeśli usunęliśmy coś ze środka Linked List, no to tylko te dwa elementy, które były po bokach zostaną zaktualizowane. W przypadku Array List, jeśli usunęliśmy coś ze środka, no to muszą być zmodyfikowane wszystkie te elementy, które były później za tym elementem, a może być ich w pizd'u więcej niż dwa. Pytanka gotowe, lecimy. Tym razem oba modele odpowiedziały prawidłowo. Było trochę żawe, spytajmy trochę ze Springa. Pytanie szóste. Który z podanych wyjątków w Springu przy domyślnej konfiguracji nie wywoła rollback, jeśli został rzucony w metodzie oznaczonej anotacją transactional? A null no pointer exception, B file Note found exception, C data time exception, D wszystkie wymienione wyjątki wywołają rollback. Domyślnie w Springu rollback zostanie wywołany dla wyjątków niekontrolowanych. NullpointerException i DataTimeException są wyjątkami niekontrolowanymi, więc dla nich Rollback zostanie wywołany, ale find exception jest wyjątkiem kontrolowanym, bo programista musi powiedzieć, co ma zrobić aplikacja, jeśli plik nie zostanie znaleziony, więc domyślnie Spring nie wywoła dla niego Rollback. Jeśli chcielibyśmy dla niego wywołać Rollback, możemy to zrobić poprzez przekazanie tego wyjątku w adnotacji transactional w sekcji Rollback4. Pytania gotowe, lecimy. Ponownie oba modele odpowiedziały prawidłowo. Kolejne pytanie ze Springa: z jakim profilem uruchomi się aplikacja Springa, jeśli w pliku Application Properties jest ustawiony parametr Spring Profiles Active na test, a za pomocą argumentu maszyny wirtualnej przekazano ten parametr z ustawioną wartością Prot? Odpowiedź A: odpali się z dwoma profilami test i Prot, odpowiedź B: aplikacja się nie odpali, rzuci wyjątek, odpowiedź C: odpali się w profilu test, odpowiedź D: odpali się w profilu Prot. Argument przekazany do maszyny wirtualnej ma najwyższy priorytet. Więc nadpisze ustawienia z Application Properties, dlatego prawidłowa odpowiedź to odpowiedź D. Pytanka gotowe lecimy. Ponownie mamy dwie prawidłowe odpowiedzi. Kolejne pytanko będzie z baz danych. Czym w bazach danych różni się widok od widoku zmaterizowanego? Odpowiedź A. Widok i zmaterializowany widok to to samo. Widoki to po prostu krótsze określenie dla zmaterializowanych widoków. B. Zapytania do widoków są szybsze niż do widoków zmaterializowanych. C. Na widokach zmaterializowanych można tworzyć indeksy, a na widokach nie. D. Widoki zmaterializowane powinny być używane, gdy dostęp do danych jest rzadki, a widoki, gdy jest częsty. To pytanko było w szortach, więc jeśli ktoś potrzebował wyjaśnienia jest w prawym górnym rogu. A prawidłowa odpowiedź na to pytanie to odpowiedź C i sprawdźmy jak GPT sobie z tym poradzi. Pytanka gotowe, lecimy. Ponownie oba modele odpowiadają prawidłowo. Teraz pytanko bardziej z modelowania aplikacji. Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe na temat wzorca Outbox Pattern w kontekście mikroserwisów? Odpowiedź A. Eliminuje potrzebę replikacji danych między mikroserwisami. B. Zwiększa niezawodność komunikacji między mikroserwisami. C. Gwarantuje natychmiastową spójność danych. D. Zwiększa zależność między różnymi mikroserwisami. I tutaj ponownie wyjaśnienie w podpiętym szorcie, a prawidłowa odpowiedź to odpowiedź B. Pytanka naszykowane, lecimy. Ponownie oba modele odpowiadają prawidłowo. GPT-4 troszeczkę bardziej się rozpisał, ale nikt go w sumie o to nie prosił. No i ostatnie pytanko to, co jest prawdą o partycjach w kontekście apaczkawka. Odpowiedź A: jedna grupa konsumentów może czytać tylko z jednej partycji. Odpowiedź B. Jeden topik może mieć tylko jedną partycję. Odpowiedź C. Partycje pozwalają na równoległe czytanie stopiku. Odpowiedź D. Jedna partycja może być czytana tylko przez jedną grupę konsumentów. Ponownie wyjaśnienie w podpiętym szorcie, a prawidłowa odpowiedź to odpowiedź C. Zobaczmy jak poradzi sobie GPT z ostatnim naszym pytaniem. Pytanka naszykowane. Kliku klik. Szczerze powiedziawszy myślałem, że to pytanie trochę sprawi problem, ale widzę, że tutaj oba modele sobie z tym poradziły. Podsumowanko. Naszemu jednemu koniowi mechanicznemu, czyli czatowi GPT w wersji 3.5 udało się odpowiedzieć poprawnie na 70 pytań. Zaś wiele koni mechanicznych reprezentujących czat GPT w wersji 4 odpowiedziało prawidłowo na wszystkie pytania, czyli 10 na 10. Brawa dla czatu GPT w wersji 4. No i teraz w głowie może nasuwać się pytanie, no to jak to? To znaczy, że teraz nawet kogut może programować i mnie zastąpi? No oczywiście, że nie. Nie tylko kogut, ale każde zwierzątko może zostać teraz programistą. A tak zupełnie serio, to warto zwrócić uwagę, że my jako programiści nie mamy zadanie naklepać tylko kodu, tylko mamy zadanie rozwiązać jakiś problem biznesowy czyli kod jest tylko narzędziem po to, żeby rozwiązać ten problem biznesowy. Więc my musimy zrozumieć problem, zaproponować rozwiązanie i jeśli jest potrzeba, na końcu zaimplementować kod. Aktualnie sztuczna inteligencja może nam pomóc w tej ostatniej fazie i to w jakichś konkretnych, mniejszych modułach, komponentach, a nie w holistycznym podejściu do architektury. A czy dany moduł, komponent powstanie, to już my musimy zdecydować, czy faktycznie on ma sens w naszej aplikacji. Więc na tej chwili można powiedzieć, że AI, takie na przykład jak ChatGPT, jest dobrym klepaczem, ale słabym programistą. Dam takie swoje porównanie, które wymyśliłem na potrzeby tego filmiku, ale wydaje mi się, że jest dość trafne. Kilka lat temu, jak uczyłem się programować, to czytałem jakieś blogi. Tam było, że Hibernate, a dokładnie nawet Spring Data, działają w ten sposób, że już nie potrzebuje znacie Squela. No bo przecież nazwy sobie metodę w Javie i na podstawie tej ich nazwy automatycznie się wygeneruje jakieś zapytanie do bazy danych. Więc nie potrzebujesz już znać SQL-a, nie potrzebujesz tego sprawdzać, no bo przecież bierze odpowiedzialność za to jakiś framework. No i wstyd się przyznać, ale na początku w to wierzyłem. Oczywiście produkcja szybko mi pokazała, że wcale tak nie jest. I że mimo tego, że korzystamy z jakiejś warstwy abstrakcji, tak czy siak musimy tego SQL-a znać. No bo Hibernate nie zawsze nam wygeneruje optymalne zapytanie, więc tak czy siak będziemy musieli czasem je poprawić. Co więcej, to my musimy wziąć odpowiedzialność na podstawie informacji od biznesu. Gdzie założyć indeksy? A co najważniejsze, to musimy zamodelować tak naszą aplikację, żeby podczas pobierania jednej encji za pomocą lazy loadingu nie dociągnęło nam się pół bazy. I trochę mam wrażenie, że aktualnie jest tak samo z generowaniem kodu przez AI. Że faktycznie ono może nam przyspieszyć pracę, ale jeśli wiemy, co nam się dzieje. Bo ślepe korzystanie z JPA, tak samo jak ślepe generowanie kodu przez AI, może o dużo bardziej nas kopnąć, niż byśmy pisali to wszystko z palca. Oczywiście nie będę się wymądrzał, kiedy i w jakim stopniu AI jest w stanie nas zastąpić, bo nikt z nas nie ma kryształowej kuli. Jeśli ktoś dwa lata temu powiedziałby mi, że będzie narzędzie, gdzie wkleję kod i ono mi powie, ile ten kod wygeneruje zapytań do bazy danych, znając teraz Axionier Springa, no tym powiedział, ta, na pewno. Ale jeszcze raz podkreślę, że programowanie to nie jest sam kodzik i pewnie AI będzie wchodzić coraz bardziej do programowania, ale na razie patrzmy na niego jako takiego pomocnika, Asystenta, który może nam pomóc w tym procesie wytwórczym, ale to my, programiści, tak czy siak musimy rozwiązać ten problem biznesowy i podjąć decyzje projektowe. Na szczęście jest prosty sposób, jak nie dać się zastąpić sztucznej inteligencji. Wystarczy subskrybować ten kanał i być na bieżąco z filmikami. A już niedługo będą pojawiać filmiki o projektowaniu aplikacji, więc warto zostawić lajka i suba, żeby nie przegapić ich. I warto również podesłać cioci wujkowi koledze, koleżance z pracy, żeby również byli na bieżąco ciągłe rozwijanie kompetencji sprawia, że jesteśmy zawsze krok do przodu przed innymi na rynku pracy, a kolejny sub i like sprawia, że częściej chcemy się nagrywać takie filmiki, więc mam nadzieję, że troszeczkę mi pomożesz i do usłyszonka!